Witajcie, kochani. Zazwyczaj poniedziałek jest takim dniem, w którym niewiele jeszcze się dzieje. Jeszcze wszyscy muszą się wciągnąć do pracy po weekendzie. Natomiast w obecnej sytuacji i to zimą, która też jest zawsze takim okresem, w którym też dzieje się mniej, ponieważ przynajmniej na półkuli północnej bardzo ogranicza wszelkie działania ze względu na zimno, to właściwie dzieje się dosyć dużo. Pierwsza kwestia, podstawowa kwestia, o której trzeba wspomnieć, to, że doszło do porozumienia między rządem francuskim a dwoma największymi związkami zawodowymi zrzeszającymi rolników. I jeśli na mocy tego porozumienia Francuzi zawieszają chwilowo blokowanie Paryża, natomiast mają prowadzić także inne formy działalności i tutaj w nadziei, że rząd dotrzyma swoich obietnic. Co prawda, trzeba zastanowić się, czy z ludźmi, którzy reprezentują w chwili obecnej władzę, można prowadzić pertraktacje i spodziewać się, że zostaną one, że obietnice zostaną zrealizowane. Tutaj jest podobno termin 2 tygodni, co zaproponował rząd francuski, a mianowicie wpłynięcie na Unię, aby wycofała się z tak zwanego Green Dealu. Czy to się uda? Czy tak jak prezydent Macron chce grać, a mianowicie uzyskując specjalne uprawnienia dla francuskich rolników, którzy i tak, warto to przypomnieć, są najlepiej chronieni praktycznie z wszystkich rolników unijnych, podkreślają to Włosi, to jest inne pytanie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kraje, protesty trwają. I tu w tej chwili zaczynają przybierać taką bardzo zdecydowaną formę w takich krajach jak na przykład Grecja, gdzie otwarcie się mówi, że właściwie w tej chwili jedyna nadzieja to po prostu porzucić ziemię i opuścić Grecję, dlatego że w Grecji, podobnie jak we Włoszech, tu są potwierdzone sprawy i można się spodziewać, że dotyczy to całej południowej Europy, praktycznie zmusza się ludzi i to w bardzo taki, powiedzmy sobie, finezyjny sposób do tego, aby byli zmuszeni pracować poniżej kosztów. I tutaj właściwie można zauważyć taką coraz silniejsze naciski, szczególnie w stosunku do drobnych właścicieli ziemskich, czyli do niewielkich gospodarstw. To są gospodarstwa, które relatywnie produkują najwięcej w stosunku do areału i są to gospodarstwa, które produkują najmądrzej, których po prostu stara się stosować na przykład płodozmian, wszystkie możliwe sposoby najlepszego wykorzystania ograniczonego areału. Nie ma tam gospodarki ekstensywnej, która jest stosowana przez wielkie holdingi, powiedzmy to sobie, i wielkie korporacje. I tutaj właściwie zniszczenie tych ludzi to jest zniszczenie podstawy niezależnej gospodarki. I ciągle przypominam słowa pana profesora Giuseppe Barbieriego z Uniwersytetu Florenckiego, który napisał w latach 70. książkę bardzo mądrą wówczas, Planeta do uratowania, Un pianeta da salvare. I zawsze zwykł on mawiać, że państwo może być tylko wtedy suwerenne, kiedy samodzielnie jest w stanie wyżywić wszystkich swoich obywateli.
Dla mnie szokujące były takie zdjęcia na kanale Rolnictwo, kiedy to francuscy rolnicy zatrzymywali transporty z polską żywnością i wysypywali na przykład kapustę na pobocze. I ja mam tutaj pytanie, czy rzeczywiście nie ma szans, aby ową kapustę sprzedać w Polsce? Patrząc na ceny, i patrząc na ceny w skupie i na ceny, ogromne obecnie ceny kapusty, pamiętajmy, że można, analizując na przykład właśnie kiszonki, w tym kiszoną kapustę, która była jednym z najtańszych właściwie przetworów dostępnych w Polsce i dostępnych przez cały rok, to wszelkie kiszonki, a szczególnie kapusta kiszona, mają wspaniały wpływ na nasze zdrowie. I kiedy zastanowimy się nad szkodami wyrządzonymi przez czarną śmierć, czyli epidemię dżumy i czarnej ospy, to okazuje się, że w Polsce bardzo niewiele było ofiar śmiertelnych w stosunku do innych krajów. Oczywiście można tutaj tłumaczyć to na wiele sposobów, ale nie wolno odrzucić hipotezy, że wpływ miała zdrowa polska dieta, która w okresie zimowym na przykład zawierała bardzo dużo kiszonek. I tutaj jest jeden z przyczynków właściwie do tego, że podczas jednej z wielkich epidemii w Krakowie zmarło podobno tylko 15 osób. Wśród ofiar znalazł się Filippo Buonaccorsi, florentczyk znany jako Kalimach, wychowanek synów królewskich, króla Kazimierza Jagiellończyka, któremu polska dieta z kiszonkami niespecjalnie smakowała. Także, no cóż, można to traktować anegdotycznie, ale niewątpliwie kiszonki były bardzo ważnym elementem w polskiej diecie i no, nikt nie może im odmówić takiego prozdrowotnego wpływu. Czyli jest pytanie, dlaczego eksportować polską żywność, jeśli można ją sprzedać na polskim rynku, a jeśli się odliczy koszty transportu, to może okazać się, że wystarczyłoby po prostu zmienić cenę detaliczną. I tutaj włoscy rolnicy bardzo podkreślają taką wprowadzenie dyrektyw, w których ofiarami padają przede wszystkim zaawansowane, niewielkie gospodarstwa, które po prostu, żeby przetrwać, musiałyby sprzedawać, żeby funkcjonować na rynku, musiałyby sprzedawać poniżej kosztów własnych, no, co jest na dłuższą metę niemożliwe. I jest to bardzo duży problem. Dalej tutaj zwracają uwagę włoscy rolnicy, że niejako tylnym wejściem wprowadza się żywność GMO, która się obecnie nazywa, której uprawa jest wspomagana naukowo, bo tak obecnie się mówi, kiedy i ludzie łatwiej to przyjmują niż przedstawiając to jako to, czym jest istotnie, czyli żywność modyfikowana genetycznie. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że uprawy, szczególnie produkty, które przychodzą spoza granic Europy w dużych ilościach, typu na przykład kukurydza, soja czy pomidory, to wszystko jest już żywność modyfikowana genetycznie. A także, że należy mieć się na baczności przeciwko tak zwanemu syropowi, no nie będę mówić jakiemu, bo możecie sobie sprawdzić, ale w każdym razie, żeby kukurydza nadawała się do pewnych przetworów, musi ona być modyfikowana genetycznie. Bez względu, czy nazwiemy to wspomaganym rozwoju, wspomaganym naukowo, czy będziemy to inaczej nazywać, to w każdym razie nie jest to naturalne.
być może może się prezentować pięknie, może być duże, zgodne z normami, czyli normy krzywości ogórków, krzywizny ogórków czy bananów, natomiast nie jest to produkt, który pochodzi z normalnego, tradycyjnego rolnictwa. Oczywiście trzeba iść naprzód, natomiast zawsze i również historia udowodniła, że kiedy jest na danym terenie, są różne kultury, to w przypadku pojawienia się na przykład szkodników albo choroby atakującej, patogenów atakujących uprawy, to nie ma zasadniczo takich patogenów, które atakują wszystko. Jeśli mamy zarazę ziemniaczaną, to nie będzie problemów ze zbożem. I dlatego właśnie takie różnorodne uprawy stanowią ochronę nas przed zagrożeniem. I tym bardziej, że na przykład takie tereny jak tereny polskie, gdzie, co profesor Barbieri podkreślał, nie są zagrożone suszą, która by w każdym razie wpłynęła na znaczne ograniczenie zbiorów i mają o wiele lepsze warunki niż na przykład na południu Europy. Natomiast w tej chwili ofiarą padają kraje południowej Europy, gdzie klimat jest korzystny i pozwala na intensywne rolnictwo. Także właściwie bez udziału dodatków, które niekoniecznie byłyby korzystne dla ludzkiego zdrowia. Także w tej chwili właśnie tam ruszył atak, ale i jeszcze ze względu na to, że kraje południowe produkują bardzo dużą część żywności europejskiej, a więc są ofiarami ataków. W tej chwili dąży się do takiego, jakby to powiedzieć, sformułowania bardziej konkretnego, ponieważ celów rolników, dlatego że ruszyło to jako ruch spontaniczny i w tej chwili powinno się praktycznie zmienić w bardziej dalekowzroczny program. I tyle, jeśli chodzi o rolnictwo. Kolejna sprawa, to w tej chwili widzimy bardzo taki przyspieszony spadek, przyspieszone spadki na giełdzie chińskiej. I tutaj należy stwierdzić, że o ironię losu, giełda ta, która wykazywała ciągły wzrost, swój ogromny sukces opierała przede wszystkim na politykach Zielonego Ładu, Green Dealu, jeśli wolicie, gdyż na przykład zakupywano masowo elektryczne samochody, które Chiny produkują, podczas gdy w Europie praktycznie produkcja samochodów się zamyka. Natomiast o ironię losu właśnie owe obostrzenia w Europie spowodowały ogromny wzrost gospodarczy w Chinach, które żadnych owych polityk Zielonego Ładu nie przestrzegają. Także należy się zastanowić na poważnie, czemu takie restrykcje służą i powiedzieć to jasno, bo na pewno nie służą środowisku, tym bardziej, że nie ma żadnych sposobów, aby wywrzeć na Chiny jakikolwiek wpływ, narzucając na przykład pewne normy antysmogowe, a zwróćmy uwagę, że atmosfera jest wspólna dla całej Ziemi. Także stwierdzenie, że tutaj Polacy mają nie jeść po to, żeby dla zdrowia planety, podczas kiedy Chińczycy zwiększyli produkcję, zwiększyli użycie kopalnych paliw w znacznym stopniu. Także tu po prostu potrzeba zacząć logicznie myśleć. I tutaj jeszcze powoli wychodzą na jaw różne dziwne fakty, nad którymi należałoby się przede wszystkim zastanowić. A mianowicie tutaj jest
taka szokująca, jedna z ostatnich wypowiedzi pana prezydenta Łukaszenki, który jasno i bez ogródek powiedział, że w okresie zarazy proponowano mu jako szefowi państwa, głowie państwa, znaczącą pożyczkę, to chyba było 900 milionów dolarów, z Banku Światowego i innych organizacji finansowych, pod jednym warunkiem, że zostaną wprowadzone takie same normy jak we Włoszech, czyli chodziło tutaj o zamykanie gospodarki, zatrzymywanie ludzi w domach, podawanie pewnych preparatów. To był warunek i można się spodziewać, że podobne propozycje otrzymali przedstawiciele innych krajów, natomiast i w dużej części im ulegli, dlatego że w tej chwili obecna gospodarka opiera się głównie na długach. Także tutaj kiedyś chodził taki mem, że jeśli wszyscy są zadłużeni, no to kto jest tutaj, kto z tego korzysta? Kto w rzeczywistości tych długów ma tyle funduszy, że może wszystkim udzielać owych pożyczek, bo w tej chwili wszystko właściwie wystarczą same interesy, procenty od długu, aby można było dobrze funkcjonować, aby po prostu pewne grupy oligarchiczne mogły się wzbogacać. I tutaj przy tej okazji możemy zobaczyć, że właściwie są słowa, które padły na tak, chyba przed już półtora roku temu na jesiennym spotkaniu Towarzystwa Wzajemnej Adoracji ze Szwajcarii, a mianowicie, że jest pewna grupa, posiada monopol na naukę, chociaż to błędne określenie. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że oni stwierdzili, że mają monopol na wiedzę, ponieważ na naukę, logicznie rzecz biorąc, nie można mieć monopolu, ponieważ nauka to sposób działania, sposób myślenia, który zakłada stałe poddawanie wątpliwości pewników i przeprowadzanie eksperymentów. Czyli wszystko sprawdza się drogą eksperymentalną, przy czym eksperyment musi być powtarzalny zasadniczo w różnych warunkach. To nie jest tak, że jeden człowiek powie, mnie się udało zrobić to, to musi to być powtórzone w ten sposób, abyśmy wiedzieli, że rzeczywiście tutaj pewna prawidłowość występuje. Natomiast tutaj można też stwierdzić, że właściwie usiłuje się odebrać ludziom prawo do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. I to jest rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna, a jednocześnie tutaj kolejny skandal, który został ujawniony w świecie medycznym, a mianowicie pan profesor Grandjean, przepraszam bardzo, który pracuje na Uniwersytecie Południowej Danii, specjalizuje się w czymś, co można by było nazwać medycyną środowiskową, a między innymi wpływem fluoru na środowisko. I tutaj został on poproszony przez organizację WHO o przygotowanie pracy na temat owego wpływu fluoru na środowisko, przy czym wykazał on szkodliwe wpływy. Kazano mu ową pracę zmienić i stwierdzając, że tylko ogromne ilości fluoru mogą być szkodliwe, profesor na to się nie zgodził, zażądał, a pan profesor, przepraszam, nie podałam imienia, Philippe Grandjean, nie wyraził zgody, w związku z czego jego nazwisko usunięto, ale pozostało nazwisko jego współpracownika i dane, które zostały zmienione, zostały wprowadzone.
Także tutaj właściwie mamy coraz więcej kwestii etycznych, nad którymi należałoby się zastanowić. I tutaj jeszcze coś, co jest bardzo istotne, to kwestia, o której się coraz więcej mówi i która mimo wielu kontrowersji jest coraz, jakby to powiedzieć, lepiej rozumiana we Włoszech. A mianowicie we Włoszech zatwierdzono ostatecznie komisję w celu zbadania całej sytuacji związanej z zarazą, przeciwko czemu buntuje się były minister zdrowia, pan Speranza, który w tej chwili promuje swoją książkę, bardzo oryginalną. Ja mówiłam w jednym z wcześniejszych vlogów o tej książce. Natomiast przy okazji ujawnia się coraz więcej faktów, coraz więcej korespondencji i między innymi stwierdzenie, że wtedy, kiedy zaraza się zaczynała w Bergamo, które było najbardziej dotknięte właściwie w pierwszym okresie trwania zarazy, kazano praktycznie cały sprzęt, który miał być stosowany w przypadku pojawienia się epidemii chorób atakujących górne drogi oddechowe, kazano wysłać do Chin na początku zarazy. Także później nie było praktycznie podstawowych leków, podstawowego sprzętu. Nawet podobno chirurdzy mieli kłopoty z maseczkami niezbędnymi podczas operacji i jednocześnie ujawniono, że wówczas praktycznie dochodziło do selekcji, do apartheidu chorych, a mianowicie kazano leczyć zdrowych, młodych ludzi, a no cóż, pozostawić starszych samym sobie. I tutaj widzimy kolejną erozję praw człowieka. O tym, że każdy człowiek ma prawo żyć od narodzin, bądź zdaniem pewnych wersji od poczęcia do naturalnej śmierci. I w tej chwili coraz bardziej jest otwierane okno Overtona, które tłumaczy, że można ludzi poświęcać i w tej chwili mówimy o czymś, co jest paradoksem, o społecznym zdrowiu. Otóż nie ma czegoś takiego jak społeczne zdrowie. Każdy ma swoje zdrowie. Zdrowie jest tylko indywidualne. Nie ma zbiorowego zdrowia. Możemy mówić o problemach zdrowotnych społeczności. Owszem, to możemy. Ale nie istnieje coś takiego jak wspólne zdrowie. Bo czegoś takiego nie ma. I każdy człowiek powinien być ratowany. Nie powinno się tu stosować jakichkolwiek wyborów. Tutaj wydaje się to dosyć istotną sprawą. Kolejna kwestia to dzisiaj też bardzo mądra wypowiedź Fabia Durantiego na kanale Radio Radio. Jak wiecie, to jest jeden z moich ulubionych kanałów. Bardzo mądry, bardzo, bardzo sensownie prowadzony, który dzisiaj mówił o roli dziennikarza w takim trudnym czasie. Po pierwsze, jak podkreślił Fabio Duranti, dziennikarz nie może stawać się propagandzistą. Jego celem jest prezentowanie faktów, dostarczanie wiadomości, ale w taki sposób, aby każdy z odbiorców mógł sam zadecydować, czy wierzyć w podane fakty, albo jak je interpretować. To jest jedna z podstawowych rzeczy. I tutaj dziennikarz musi być przede wszystkim uczciwy i obiektywny. Nie może być zaangażowany po jednej lub po drugiej stronie sporu politycznego. Dziennikarz zwraca się do obywateli i reprezentuje sposób myślenia obywateli. To są jego odbiorcy i ma się postępować etycznie w stosunku do obywateli. Nie wolno mu brać strony sporu politycznego. Może omówić pewne aspekty, może na nie zwracać uwagę, natomiast nie może stać się propagandistą, bo wtedy jego praca traci sens. Wydaje mi się, że w świetle aktualnych faktów jest to dosyć
mądre stwierdzenie. Jednocześnie we Włoszech powstaje, no powstała już właściwie nowa firma produkująca insekty, nazywa się Nutrinsect, znajduje się w rejonie Marke, który słynął zawsze jako rejon rolniczy. I tutaj jest coraz więcej lokalnych protestów, gdyż po prostu uważa się, że lepiej zająć się przetwórstwem własnych produktów, a nie produkowaniem czegoś, co jest obce kulturze. I tutaj Diego Fusaro zwrócił uwagę właśnie na stwierdzenie, że jesteśmy tym, czym, co jemy praktycznie, że jest to nasza dieta, sposób, w jaki się żywimy, jest jedną z najważniejszych elementów naszej kultury, naszej tożsamości. Bo takie podstawowe cechy to właśnie między innymi język i dieta i tradycje, ponieważ dieta wiąże się z tradycjami, mówimy o śledziku wielkopiątkowym czy wigilijnym. Mówimy o mazurkach i babach na Wielkanoc. To wszystko wiąże się z naszymi tradycjami, z naszym poczuciem tożsamości. Zabierając nam to, i tutaj jest taka kwestia, tłumaczenie, że w Afryce się je robaki, no to jest kwestia Afryki. Ale na tym przykładzie widzimy bardzo prosto, w jaki sposób stara się, przebiega proces globalizacji. To nie to, że się przejmuje coś, co jest dobre w naszej tradycji, na przykład, nie wiem, przyrządzając tilapię, tak jak przyrządza się w Polsce ryby, czy łososia we Włoszech, który był obcy włoskiej kulturze kulinarnej, a również znalazł zastosowanie. Jak kiedyś właśnie pojawiły się we włoskiej kulturze kulinarnej sztokfisze, których przecież w Morzu Śródziemnym w okolicach Włoch nie ma. Także nad tym należy się zastanowić i zastanowić się, co jest istotnie ważne. A tutaj przy okazji powiem wam ciekawostkę. Otóż po doświadczeniach no, niekoniecznie sympatycznych ostatniego czasu bardzo chciałabym się przenieść całkowicie na Rumble. Jednak okazuje się, że właściwie nie tylko bardzo trudno trafić do ludzi poprzez Rumble, które jest zaciszane poprzez Google, które kupiło YouTube, w wyniku czego jest zainteresowany wyciszaniem wszystkich alternatywnych portali, to jeszcze Rumble opracowało taką aplikację właśnie do nagrywania materiałów wideo, podobno bardzo łatwą i przyjemną w użyciu, co dla mnie byłoby wyjątkowo wygodne. Niemniej jednak, kiedy chciałam tą aplikację pobrać, to znalazłam wiadomość, nie jest ona dostępna w twoim kraju. Także warto się zastanowić, czy należy na coś takiego pozwalać. I tu do tych wszystkich, którzy, ponieważ nawet prawnicy kupili taką argumentację, że jest to firma prywatna, więc może mieć własne regulacje. Otóż wyobraźcie sobie, jeśli kupujecie samochód, albo nawet jeśli bierzecie go w leasing, to jeżdżąc po polskich drogach musicie przestrzegać polskiego przepisu drogowego. Nie można powiedzieć, że ponieważ to jest mój samochód, to ja mogę jeździć tak, jak mi się podoba. Ponieważ istnieją pewne regulacje, a w Polsce prawo polskie w przestrzeni medialnej i polska konstytucja, która daje każdemu wolność słowa, wolność zdobywania i przekazywania informacji i która zakazuje cenzury prewencyjnej. I nawet jeśli samochód weźmiecie w leasing od obcej firmy, to nie może ona wam powiedzieć na przykład, że jak zobaczycie czerwone, to macie jechać, a jak będzie zielone, to macie się zatrzymywać. Ponieważ przepisy polskie obowiązujące na polskich drogach mówią coś innego.
Dobrze, kochani, to był taki króciutki przegląd. Aha, jeszcze przypomniałam sobie, bo zapomniałam poprzednim razem, ciężko mi radzić sobie z notatkami, bo nie mogę niestety pisać, a mianowicie w rozmowie z profesorem Lowatem, o której mówiłam wczoraj, padło bardzo ciekawe stwierdzenie, na które warto zwrócić uwagę, a mianowicie, że kiedy weźmiemy Biblię, to zauważymy, że Bóg nadaje człowiekowi imię, zwraca się do niego po imieniu zwracamy się do przyjaciół. Natomiast w Apokalipsie na przykład, kiedy mowa o bestii, jest ona oznaczana cyframi. Prawda? To 666 jako imię bestii wskazuje na ogromną różnicę między imieniem nadawanym istocie ludzkiej, a liczbą, która oznacza bestię. I zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz. We współczesnym świecie, w wizji owej cyber tożsamości, właśnie człowiek ma zostać zredukowany do liczby. Tak, tak, jak już widzimy z PESEL-ami, prawda? Nie jesteś człowiekiem. Wcześniej stosowano to w obozach koncentracyjnych. Nic, to tylko taka ciekawostka, nad którą warto się być może zastanowić. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i proszę o modlitwę w intencji wszystkich, którzy walczą o pokój i wszystkich, którzy cierpią, bo takich ludzi jest bardzo dużo, a ja się do nich zaliczam. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy.